Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować będzie to spotkanie Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Arcyciekawe spotkanie. Czy będzie prowadzenie? Piękna interwencja. I za chwilę wznowienie gry od rzut rożnego. No i będzie zmiana. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Czy po tym strzale będą prowadzić? I jest gol, proszę Państwa. Ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Harvey Barnes. Kylian Mbappé. Ładnie pomyślane. No brawo, ładne prostopadłe podanie. I mamy bramkę, proszę Państwa. Salah! No, bardzo dobrze to zrobił. Zasłużone gratulacje. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Świetnie minął teraz obronę. Wspaniała okazja, jednak Alisson górą. Znakomita interwencja. Neymar z rzutu rożnego. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. No, może być groźnie. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Mbappé. Patrick Bamford. Salah. Salah nieprecyzyjnie i strata piłki. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Mbappé. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Idzie do przodu. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Udany pressing. Mają piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. Mieli szansę, ale jednak nic z tego nie wyszło. Wysoki pressing się opłacił. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Salah. Strata w ataku. Jesse Lingard. Prostopadle za linię obrony. No niestety, mogli nawiązać walkę z rywalem. Nie strzelili gola kontaktowego. Wyśmienita okazja, niestety niewykorzystana. Nie mogą takich marnować. Kylian Mbappé. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Patrick Bamford. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał.
Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Marcos Alonso. No, jak na razie niepowstrzymany. Wycofanie piłki. I proszę, kolejna bramka. Wyglądało to na katastrofę, ale wzięli się w garść i odrabiają straty. Jeszcze jedno trafienie, a będzie remis. Co za historia. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Zagęścili środek i odebrali piłkę. Blisko już do bramki. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Mbappé. Mbappé przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Gomez. Strata Krakens. Jesse Lingard. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Kibice już zaczynali się cieszyć, ale jak widać, zdecydowanie przedwcześnie. Oddali piłkę. Genialne podanie. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził, prawdziwa klasa. I tak oto tracą piłkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Muszą szybciej wracać, bo rywale mogą to wykorzystać. Słusznie sędzia odgwizdał spalonego. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Sporo emocji i sporo bramek. Po pierwsze... No i zaczęło się. Przed nami druga połowa tego meczu. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Lucas Paqueta. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Mogą ich teraz skontrować. No to będzie 100% szansa. No teraz! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Oddali piłkę rywalom. Gospodarze przeważają. Dobrze, bo przecież trzeba gonić wynik. Kibice dzielnie ich wspierają dopingiem. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Ach, szkoda. Niewiele brakowało, a zdobyłby trzecią bramkę w tym meczu. I ustrzeliłby hat-tricka. Patrick Bamford. To może być bramka. Dobrze teraz bramkarz. Jest taka okazja, czy się uda? Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. 4-3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. No, wyraźnie uraz daje mu się we znaki. Myślę, że powinni go zmienić. Tak, to był faul. Nie wiem, czy nie na kartkę. Gomez. Lo Celso. Jest Lingard. Udanie zablokowali ten strzał. I piłkę przejmują rywale. Patrick Bamford. Fred! Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi.
Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Fred, Lo Celso, Walker przy piłce, Lo Celso i gol! Bramkarz pokonany, proszę Państwa, mamy wyrównanie. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Wcisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Nieprawdopodobne jest. 4-4. Cóż za wymiana ciosów. Ograł go teraz. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Jest gol, jest piłka w siatce. Udało im się i teraz prowadzą. Pięć do czterech. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców tak. Już blisko pola karnego. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Nieudana akcja. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Świetnie prostopadle podał Bale. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Niesamowita sytuacja. Nikt już mu nie mógł przeszkodzić. No, nie mógł chyba tego zmarnować. Widzimy teraz, ile miał miejsca i czasu. I do tego pustą bramkę przed sobą. Ważne, że potrafił to wykorzystać. Dobrze próbował, ale stracił. Paredes. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze się pokazał. Faul, musi uważać, ma już żółtą kartkę na koncie. Oj, trudno to będzie obronić, jeśli piłka zostanie właściwie kopnięta z tej odległości. Bardzo kiepski występ schodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozerii. No, uderzył prosto w mur. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Podniesiona chorągiewka, spalony. Mondi. Neymar. I będzie miał szansę. No może teraz. Są teraz o krok od remisu. Kolejnym trafieniem dogonią rywala. Byle tylko nie dać się w międzyczasie rywalowi zaskoczyć. Wynik na tablicy absolutnie niecodzienny. Jest 6-5. Festiwal strzelecki trwa. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne, świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy zna swoje miejsce na boisku, a piłka... To może być wyrównanie? Strzał, ale prosto w rywala. Piłka ponownie u Mertensa. Wychodzą do kontrataku. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Tylko teraz bez straty, szansa na wyrównanie. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Neymar głęboko się cofnął po piłkę, pokazuje się do podania. Bramkarz dziękuje mu za tę interwencję. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Uderzenie. Fantastyczna interwencja,
Absolutnie! Klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał... To może być wyrównanie? Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Znów piłka poza boiskiem i... I znów rzut rożny. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca do gry. Gol! Piłka w siatce. Niesamowite. Walczyli do samego końca, mimo gry w osłabieniu. I proszę, oto nagroda w postaci wyrównania na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem. Widać teraz w tej powtórce, jak ważny w dzisiejszym futbolu jest wysoki pressing. Przycisnęli rywali, odebrali piłkę i cóż, nie trzeba było długo czekać na efekty. Mamy gola. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Mecz powoli dobiega końca, pozostały 3 minuty. Tracą piłkę. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Ale spodanie, jeśli to wykorzystają... Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję. Spalony. Koniec spotkania. Żadna z drużyn